Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję karty dźwiękowej firmy Creative. Jest to Sound Blaster Omni 5 1 Surround. Kartę tą kupimy już za jakieś 250 zł. Podłączana jest na USB, jest to karta zewnętrzna, zapewniająca oczywiście dźwięk Surround. Za chwilę zobaczycie dokładne testy tej karty. Powiem wam już na wstępie, że wypadły one bardzo, bardzo zadowalająco. W tym momencie już mogę wam tą kartę polecić, ale obejrzyjcie do końca, sami się przekonacie, że warto. Zapraszam do oglądania. Za chwilkę przejdziemy już do właściwych testów, będzie ich naprawdę dużo, będzie co oglądać. Natomiast przypomnę wam szybciutko, jak ta karta wygląda, jak jest zbudowana. Jest to karta zasilana przez USB, niewielkich wymiarów, jak widzicie. Telefon komórkowy, karta jest niewiele większa, nie jest za ciężka, ma od spodu fajne stópki antypośrodkowe, które trzymają ją dobrze na powierzchni, dlatego nie będzie nam się przesuwała. Ma fajny taki ręczny regulator głośności, który jest naprawdę precyzyjny, działa skokowo, dlatego możemy bardzo, bardzo dokładnie wyregulować tutaj głośność. Ma także podświetlenie, jeśli na przykład używamy pilota, który jest dołączony do zestawu, to wtedy podświetlenie mruga, sygnalizując nam, że ten pilot właśnie działa. Dwa mikrofony na froncie, wejścia na przodzie, odbiornik podczerwieni, a także zestaw wejść z tyłu. O nich powiem w dalszej części recenzji. Co samych materiałów, karta wykonana jest bardzo solidnie. Szkoda troszeczkę, że cały tutaj front mamy w błyszczącym plastiku, ale w dzisiejszych czasach wszyscy producenci używają takich plastików, ponieważ ładnie to wygląda, ale niestety troszeczkę się brudzi i trzeba to raz na jakiś czas przetrzeć jakąś wilgotną szmatką. Natomiast do góry nie mam zastrzeżeń. Plastik jest solidny, nie brudzi się, a samo pokrętło wykonane jest świetnie. Pilocik także jest dobry. No dobrze, myślę, że to tyle tytułem wstępu. Zapraszam was do dalszej części recenzji. Ok, moi drodzy, zrobimy sobie teraz test dźwięku. Kartę Sound Blaster Omni 3D Surround mam podłączoną pod głośniczki również Creative'a. Jest to model Inspire T 3130, głośniczki niewielkie, ale grające całkiem dobrze. Tutaj w rogu widzicie panel sterowania karty dźwiękowej Omni Surround 5.1. Na początek może takie demo Creative'a, przy okazji możemy używać pilota do sterowania głośnością. Co prawda w panelu nie ma głośniczków 2.1, tak jak tutaj mam, są 5.1, natomiast ja zrobię na stereo i zobaczycie, jak można sobie tutaj zarządzać tymi funkcjami. Zaraz włączymy sobie jakiś utworek bez tych wszystkich funkcji wspomagania programowego, a potem porównamy już z tymi ulepszeniami. Jeśli chodzi o poziom basu na samych głośniczkach, jest on ustawiony na połowę, tak żeby ten bas nie był przesadzony, ani też żeby nie był zbyt płaski. W tej chwili ulepszenia mamy powyłączane i odpalamy utwór. Ok, teraz ten sam fragment posłuchamy sobie na ulepszeniach. Zobaczycie, jak będę zwiększał przestrzenność dźwięku na początek, a później będziemy dodawać tonów wysokich oraz basów. Na początek jest tryb dwóch głośników. Dodajemy więcej głośników. Thank you.
I właśnie w tym panelu sterowania możemy dostosować dźwięk do takiego, jak lubimy, jak nam najbardziej pasuje. Najbardziej to słychać na słuchawkach. Jeśli używamy słuchawek, wtedy możemy sobie w pełni skonfigurować to środowisko 3D. Dźwięk jest naprawdę zupełnie inny. Tak samo to wspomaganie basów czy wyostrzanie wysokich tonów. Jeśli sobie to włączymy i używamy, naprawdę później ciężko słucha się muzyki bez tej opcji włączonej. A przy okazji zobaczcie sobie, jak działa sam pilot. Co prawda nie wszystkie funkcje działają, ponieważ na przykład włącznik, wyłącznik nic nam nie robi. Tak samo funkcja menu nie jest dostępna i te strzałeczki OK nam też nic nie robią. Natomiast działa wyciszenie. Głośniej, ciszej oczywiście. Przypomnę, że zasięg pilota to jest tak plus minus do 3 metrów. Działa funkcja repeat, czyli powtarzanie, zapętanie utworów. Działa funkcja play pause jak najbardziej. Przerzucanie utworku do następnego, do poprzedniego. No cóż, pilocik się bardzo przydaje. Dlaczego nie działają wszystkie funkcje? Myślę, że dlatego, iż Creative stworzył tego pilota do wielu urządzeń i nie wszystkie urządzenia po prostu potrzebują tych funkcji, nie wykorzystują ich. Sam pilocik jest mały, fajny, działa dobrze na odległość do kilku metrów, z 3 metrów spokojnie. Oczywiście karta dźwiękowa wspierająca 5.1 Surround świetnie nadaje się do gier. Efekty w grach możemy dopasować typowo pod swoje indywidualne preferencje. Teraz mały test dźwięku surround. Jak widzicie, w tej chwili na panelu mamy tryb maksymalny, czyli 5.1 i posłuchajcie. Tak więc podczas gry na pewno nie będziecie mieli problemów ze zlokalizowaniem źródła dźwięku, wystrzałów, jakichś akcji w grze. Nie ma z tym żadnego problemu. Nieważne, czy będziecie grać na głośnikach, czy użyjecie słuchawek, będzie zawsze świetnie. No dobrze, moi drodzy, teraz czas na kolejny ważny test. Test tych dwóch mikrofonów, które znajdują się tutaj w karcie dźwiękowej Omni. Na samym panelu mamy kilka opcji wyregulowania tego dźwięku. Przede wszystkim głośność, efekty specjalne, czyli zmienianie głosu, Smart Volume, redukcja szumów, skupienie dźwięku, czyli kąt wąski, kąt szeroki. Czyli kąt wąski, jeśli na przykład siedzimy bezpośrednio przed mikrofonem, wtedy mikrofony będą wyłapywać tylko nas. Jeśli damy szeroki, wtedy jakieś dźwięki z otoczenia też mogą się załapać. Przetestujmy to teraz w praktyce. Ok, ja siedzę zaraz za kamerą, czyli odległość wynosi około metra. Włączymy sobie w międzyczasie nagrywanie już w programie, potem zobaczymy, co nam z tego wyszło. Dźwięk będzie nałożony już na ten film. Ok, nagrywamy. Pierwsza rzecz, moi drodzy, zobaczymy sobie efekty specjalne. Brutalny kosmita, no to powinno brzmieć ciekawie. Zobaczymy, co mamy tam jeszcze. Dymo. To na pewno również będzie fajny efekt. Wyobraźcie sobie, że rozmawiamy z kimś poprzez Skype'a na przykład. Lepiej zmieniamy sobie głos na taki śmieszny. No i robi się naprawdę wesoło. O, kobieta na mężczyznę. No cóż, ja w tym filmie nie słyszę, jeszcze jak ktoś nagrywa. Mam nadzieję, że wychodzi to całkiem fajnie. Kolejna opcja, nerwus. Jest ich tutaj kilka nośni, będę pokazywał wam wszystkich, ponieważ jeśli byście nabyli sobie taką kartę, to sami się pobawicie. Natomiast też nie chcę, żeby to trwało i wiadomo jak długo. A jeszcze mamy tryb orka i potem jest podstępny kosmita. O, jeszcze robot. To myślę, że też będzie ciekawym dźwiękiem. I na koniec mamy staruszka. Oto ostatnich dźwięków. Pokażę wam prawie wszystkie, ale jeszcze nie do końca. Natomiast słuchajcie,
jeszcze mogą głosu, ponieważ tak zwiększamy. Naturalne. Moi drodzy, redukcja szumu była cały czas włączona. Teraz ją sobie na chwilkę wyłączę i zobaczmy, czy jest jakaś różnica. Jeśli w tej chwili słyszycie mój głos jakoś inaczej, znaczy, że ta funkcja faktycznie działa, faktycznie coś daje. Z powrotem włączam funkcję redukcji szumów i skupienia wiązki. No dobrze, w tej chwili słyszycie mój głos. Myślę, że całkiem dobrze, kąt jest wąski. Poszerzyliśmy go do 180 stopni i spróbuję porobić jakieś hałasy z boku. Już po tym kącie wezmę coś przeleszczącego. Słyszycie to z przodu teraz. A teraz mówię do Was cały czas, przy okazji hałasując swoją bąbelkową. Czyli przy szerokim kącie powinno nam się to nagrać. Zmniejszamy na kąt 45 stopni i znów hałasuję, mówiąc do Was. Naprawdę jestem ciekaw, czy będzie jakaś różnica. Okej, myślę, że test możemy w tym momencie zakończyć. Dobrze, test dźwięku mamy za sobą, słyszeliście wszystko. Myślę, że mikrofon sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ odległość była dość duża. On bez problemu wyłapuje nawet z 2-3 metrów dźwięk, jest nadal głośny, wyraźny. Jak siedzimy z bliska, należy trochę przyciszyć, ponieważ wtedy dźwięk jest za głośny. Czułość mikrofonu jest naprawdę ogromna, jakość dźwięku według mnie jest rewelacyjna. Bez problemu posłuży do komunikacji na przykład na Skype'ie, na komunikatorach, do komunikacji w grach. Nawet możemy się pokusić o nagrywanie tym mikrofonem jakichś na przykład podkładów dźwiękowych do poradników pulpitowych i innych rzeczy. Pod tym względem naprawdę jest świetnie. A teraz moi drodzy, jeśli chcemy na przykład podłączyć zamiast głośniczków stacjonarnych jakiś głośniczek mobilny, nie ma problemu. Wystarczy, że odłączymy głośniczek. Odepniemy chociażby Creative Airwave'a, z którego test też ostatnio widzieliście. I również możemy cieszyć się świetną jakością dźwięku muzyki. Moi drodzy, pod przedni panel, pod wejście AUX możemy podłączyć chociażby smartfona lub inne urządzenie wejściowe, z którego możemy bezpośrednio na kartę Omni, a dalej na głośniki odtwarzać dźwięk. Do panelu przedniego podłączymy także bez problemu słuchawki. Dźwięk w tym momencie automatycznie przełączany jest na słuchaweczki. Przypomnę Wam tylko, iż ta karta posiada 600-ohmowy wzmacniacz słuchawkowy. Potęguje nie tylko głośność, ale i jakość dźwięków, zapewniając jakość studyjną. Oczywiście pod warunkiem, że mamy jakieś w miarę dobre słuchawki. Na słuchawkach za 20 zł zapewne nie zobaczymy, nie usłyszymy różnicy. Jeszcze taka ciekawostka to do mikrofonu zewnętrznego, moi drodzy. Domyślnie dźwięk nagrywany jest poprzez te dwa mikrofony wbudowane w kartę. Jeśli na przykład mamy mikrofon zewnętrzny, wtedy wystarczy, że go wepniemy w to wejście, a dźwięk automatycznie przełączy się na nagrywanie z mikrofonu zewnętrznego. Jeśli go wyjmiemy, znów nagrywamy mikrofonami wewnętrznymi. A z tyłu urządzenia co jeszcze mamy ciekawego? Kabelek micro USB, USB oczywiście do podłączenia do komputera, zasilający całe urządzenie, kabelek optyczny. Dzięki temu możemy tu podpiąć chociażby wzmacniacz kina domowego, amplituner wysokiej klasy i cieszyć się dźwiękiem po kablu optycznym w najwyższej jakości. Natomiast tutaj mamy rozgałęzienie z mini jacka 3,5 mm na 2 cincha, którego po prostu używamy, jeśli chcemy podłączyć tu taki zestaw głośnikowy, który posiada tylko jeden wtyk, czyli na przykład głośniki komputerowe lub inne urządzenie na pojedynczym minjacku. Jeśli mamy już jakiś system dźwiękowy, który ma kilka wtyczek, wtedy możemy tą przejściówkę wyjąć i podłączyć tutaj bezpośrednio wszystkie kanały. Tu mamy oczywiście kanał lewy, kanał prawy, wiecie, na tył oraz na subwoofer. Panel sterowania karty Sound Blaster Omni Surround 5.1 bardzo przypomina panel zarządzania innych kart Sound Blastera, chociażby kartę, którą posiadam, Sound Blaster Deacon 3D. Pierwsza zakładka jest najważniejsza. To właśnie tutaj konfigurujemy efekty SBX Pro Studio, czyli kodeków poprawiających jakość dźwięku. Dźwięk możemy indywidualnie skonfigurować, chociażby dla słuchawek, dla kina 5.1 lub dla głośników stereo. W bardzo łatwy sposób z dźwięku stereo zrobimy dźwięk Surround 5.1, wyostrzymy tony wysokie, a także dodamy basów. Opcja Smart Volume pozwoli dostosować głośność dźwięku. Na przykład kiedy oglądamy w nocy, uczyni dźwięk bardziej miękkim, tak aby nie przeszkadzał domownikom.
Natomiast opcja Dialog Plus wyostrzy dialogi w filmach, tak żeby były wyraźne i łatwe do zrozumienia. W zakładce Crystal Voice możemy pobawić się ustawieniami mikrofonu. Wybrać możemy kilkanaście śmiesznych efektów specjalnych, które zmienią nasz głos nie do poznania. Jest także opcja Smart Volume oraz formowanie wiązki. Warto powiedzieć kilka słów o trybie Scout Mode, który przeznaczony jest dla graczy. Mówiąc krótko, ten tryb pozwala nam usłyszeć przeciwników w grze z dalszej odległości, co daje nam przewagę. Efekty takie jak kroki czy wystrzały słyszymy w grze szybciej, precyzyjniej, dzięki czemu lokalizacja przeciwnika nie jest żadnym problemem. Możemy ten efekt w grze włączyć i wyłączyć dowolną kombinacją klawiszy, definiowaną przez nas samych. W kolejnej zakładce konfigurujemy, czy używamy słuchawek czy głośników. Dodam, iż do karty Omni możemy mieć jednocześnie podłączone i głośniki do tylnego wejścia i słuchawki do przedniego. Wystarczy z panelu się przełączyć. Ustawień jest bardzo dużo i możemy bez problemu skonfigurować nasze głośniki lub słuchawki tak jak lubimy. Karta Omni wyposażona jest także w kodek Dolby Digital Live, dzięki czemu możemy cieszyć się dźwiękiem najwyższej jakości. Zakładka Mixer przyda się do dokładnego dopasowania poziomów głośności i czułości wszystkich elementów podłączonych do zestawu. W korektorze, czyli equalizerze, możemy pobawić się ustawieniami dźwięku, dostosowując go do rodzaju słuchanej muzyki lub na przykład gry komputerowej. Mamy także kilka gotowych profili przeznaczonych do konkretnego rodzaju rozgrywki. Warto się też z nimi zapoznać. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o testy zewnętrznej karty dźwiękowej Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1. Według mnie ta karta jest rewelacyjna, jest warta swojej ceny. Ma mnóstwo super funkcji poprawiających dźwięk, wzbogacających ten dźwięk. Nadaje się tak dla graczy do oglądania filmów, do słuchania muzyki. Każdego zadowoli. Ma mnóstwo opcji, wejść, wyjść, fajną regulację głośności pilota. No i ma taką przewagę nad kartami takimi wkładanymi do komputera stacjonarnymi, że tą kartę możemy wziąć ze sobą wszędzie. Możemy ją podpiąć pod komputer stacjonarny, później możemy wziąć pod laptopa i na każdym urządzeniu będziemy cieszyć się taką samą, doskonałą jakością dźwięku, którą zapewniają produkty firmy Creative już od wielu, wielu lat. Natomiast ta karta dla mnie osobiście jest modelem bardzo udanym i powiem Wam szczerze, gdybym w komputerze już nie miał mojego Recona 3D Professional Fatality Edition, to bym sobie chętnie taką kartę sprawił. Ponieważ w dużej mierze to jest dokładnie ta sama karta, tyle że po prostu jest zewnętrzna i nie ma osobnego procesora dźwięku, tak jak ta wersja wewnętrzna, która jest przy okazji troszkę droższa. Tak więc, jeśli szukacie karty zewnętrznej na USB, uniwersalnej, posiadającej wiele bardzo fajnych cech, zalet, to ta karta dla mnie jest idealna. Nie zapominajmy też o świetnym mikrofonie, który bardzo się przydaje. Ode mnie to urządzenie dostaje maksymalną ocenę. Ja nie widzę w nim jakichś większych rażących wad. Jest naprawdę warte swojej ceny. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za obejrzenie tej recenzji. Mam nadzieję, że się Wam podobała. No i do zobaczenia w innych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!